Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 140 tysięcy subów za rogiem, a zatem wypadałoby nagrać coś w rodzaju jakiegoś wielkiego testu. No i pomyślałem, że powtórzę wielki test piw w zielonych butelkach. Ale po pierwsze nie chciałem robić tego samego. Po drugie stwierdziłem, że porównywanie takiego Heinekena i dajmy na to, no nie wiem, Grolsza, czy w zasadzie powinno się mówić Chrolsza i Urquella, jest trochę mija się z celem. To znaczy, to są jednak inne jakby piwa, inaczej w ogóle adresowane, inaczej pozycjonowane, mówię w sensie stylu niż tam pieniędzy, no bo jeżeli chodzi o pieniądze, to podobnie. No i pomyślałem, że wezmę, żeby ograniczyć ilość tych piw w zielonych butelkach, to nie wezmę wszystkich lagerów w zielonych butelkach, tylko wezmę tylko piwa, które tytułują się pilsami. Pilsami, pilsnerami i przez to odpadło mi kilka piw, dzięki temu mam piw 10, a nie na przykład 18, tak? No i dzięki temu odpadł Lech w zielonej butelce, Łomża odpadła, odpadł Budweiser. Koniec końców nie wziąłem Becksa, mimo że no, na etykiecie nie jest napisane Pils. Ale nie chciałem też tego Becksa bać, bo pomyślałem, że on zdeklasuje tutaj jakby konkurencję. Co my tu zatem mamy? Mamy oczywiście Pilsnera Urquella, czyli ikonę stylu, można powiedzieć, Pilsner Urquell. Zobaczymy, jak wypadnie. Carlsberga, którego bym o to nie podejrzewał, ale jest napis Pilsner? Jest. Chrolsza holenderskiego, Perłę, Perła Chmielowa Pils, w odróżnieniu od Export, Namysłów Pils, Trybunał Pils, Jagiełło Chmielak i to obstawiam, to jest mój cichy faworyt, cichy czarny koń, mianowicie z tyłu przeczytałem, że jest napisane gatunek Pils, Edelmeister. Jest zielona butelka? No jest zielona butelka. Jest Pils? No jest Pils. Raczej dla joj, ale czasami takie, prawda, niespotykane piwa potrafią sprawić niespodziankę. No i Hopfe, czyli jest Pilsner? Jest Pilsner. Jest zielona butelka? Jest zielona butelka. Więc takie to są piwa. Oczywiście pewnie coś mógłbym do tego dodać, ale też nie robiłem jakiegoś mega wielkiego researchu. Skupiłem się na tym, co można kupić tak naprawdę w sklepie Biedronka, Intermarché i Polo Market. Na tych trzech się oparłem. Trybunała miałem, bo dostałem jakiś czas temu. No i cóż, jedziemy z nimi. Mam nadzieję, że chociaż ze 2-3 będą dobre. Cudów się nie spodziewam. Ciekaw jestem, czy będzie dużo aromatów takich skunksowych, czy nie. Starałem się wybierać w sklepie tam gdzieś z końca kartonu, na półce, gdzieś tam z dalszej zasięgnąć dłonią. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw. A zatem do testu. No dobrze, pierwsza piątka. Bardzo ładna piana w trójce. Tym razem przypominam, że kto chce poznać jakby kody tych piw, to musi włączyć sobie napisy, a kto nie chce, to musi napisy wyłączyć. Dobrze. Piwo numer 1. Klarowne, no takie złociste. Niezbyt wysoka piana, ale jest. Przyjemny, chmielowy. No naprawdę, lekko taka przyjemna też biszkoptowość, słodowość. No bardzo dobre. Kurczę, co to jest? Jest goryczka. No powiem wam, bardzo dobry pils. Tak naprawdę to, że to są zielone butelki,
powinno, czy może sprzyjać powstaniu wady, która się nazywa izopentenylomerkaptan, albo też 2-butenotrzymetylotiol, czy jakoś tak, która nazywana jest wadą skunksową i aromatem skunksa. Jak w którymś będzie coś, co będzie to przypominało, to powiem. Na razie nie, na razie jest słodowo. Dwójka, no nie ma aż takiego ładnego zapachu jak jedynka. Ale nie ma nut skunksowych. Niższa goryczka i w ogóle takie bardziej puste. Aczkolwiek obiektywnie rzecz biorąc, nie jest złe. Nie ma wad właściwie. No ale po tym pierwszym no jest zdecydowanie bardziej takie bezpłciowe. Trójka. Klarowne, złociste. Najładniejsza piana była, teraz już opadła. No tutaj coś na kształt tych nut skunksowych jest. Skąd one się biorą? One się biorą z tego, że zizomeryzowane związki chmielu, które podczas gotowania następują, te wszystkie olejki chmielowe i tak dalej, się izomeryzują, czyli utrwalają w piwie. Ale niestety nie są one aż tak bardzo trwałe i pod wpływem promieni ultrafioletowych, których zielone butelki przepuszczają więcej niż brązowe, te właśnie związki chmielowe rozpadają się, czy degenerują się do tych właśnie merkaptanów. No i tutaj jest nie jakaś bardzo intensywna ta nuta, ale lekka nuta taka przywodząca na myśl skunksa jest. Od czego to się bierze? No oczywiście od światła, więc im dłużej butelka jest narażona na promienie ultrafioletowe, tym gorzej. Takie bezpośrednie światło słoneczne no wystarczy kilkanaście minut na takim dużym słońcu i już są efekty. Jakieś dziwne takie, lekko ziemiste. Czyżby to był ten Jagiełło? Ale to co w takim razie jest jedynką? Ale jest goryczka. Średnia. Trochę taka tępa, trochę taka ziemista, ale jest. No dosyć nawet intensywna. Ziołowo-ziemista. Czwórka. Raczej słodowy. Może lekko owocowy, estrowy. No, zdecydowanie jabłkowy jest. No nie jest złe. Goryczka średnio niska. Ale nie ma tragedii. Jak na razie powiem wam, nie jest źle. Piątka. No. Słodowy. Słodowy w aromacie, ale dość pusty w smaku. Dość wysokie wysycenie. Albo inaczej, takie musowanie. Średnio niska goryczka. One są dosyć wszystkie dość chłodne, więc przy drugim obiegu pewnie będzie więcej czuć. Szóstka bardzo jasna, więc obstawiam, że to jest hopfe. Ono było takie jasne, jak ja pamiętam. Jakiś taki dziwny aromat.
Coś tutaj się wydarza. Dość wysokie wysycenie. Ale piwo dość wodniste, puste. Jakimś takim dziwnym posmakiem. Siódemka. No słuchajcie, siódme piwo i w zasadzie tylko w jednym były jakieś tam lekkie nuty skunksowe. Powiedziałbym, że prędzej estry, ale generalnie bardzo nikły ten aromat. Ale w smaku niska goryczka. Jest lekko takie jabłkowe estry. Czyli coś, czego w pilsie, w lagerze nie powinno być. Jest to bardziej atrybut górnej fermentacji. Ósemka. Klarowne, złociste. Piana, no była jakaś. Nawet coś tutaj zostało na ściance. No średnio przyjemny, ale nie jakiś wadliwy. Mam wrażenie, że mokry karton, ale właśnie nie wiem jeszcze. Może nie. W smaku lepsze niż siódemka. Średnio niska goryczka, ale wyższa niż siódemce. Ale generalnie puste. Puste to jest takie pejoratywne określenie na wytrawne. No, coś może być wytrawne, ale wtedy dobrze by było, żeby ta wytrawność była czymś skontrowana, zbalansowana, na przykład wyższą goryczką. Wtedy to piwo się nie wydaje właśnie puste, no bo jest ta goryczka. Dziewiątka. Klarowne, złociste. Słuchajcie, diacetylu nie było, a pamiętam, że jak ostatnimi razy piłem Pilsnera Urquella, to miał sporo diacetylu właśnie. Najlepiej będzie, jak ten Pilsner to była ta jedynka. Nikły aromat tej dziewiątki. W smaku w miarę niezłe. Lekko słodowe. Niska goryczka. No powiem wam, najbardziej jestem ciekaw tej jedynki, bo ciekaw jestem, czy po tej całej serii ona nadal się tak broni, jak mi smakowała za pierwszym razem. No w aromacie już nie. W aromacie już nie. Ale w smaku no jest goryczka. Jest jakaś słodowość. Taka korzenna ta goryczka jest. Na pewno warta rozważenia. O ile nie najlepsza, już na dzień dobry, to na pewno warta rozważenia, jeżeli chodzi o podium. Dwójka była słodowa, pusta. No i teraz jakiś w ogóle wyszedł aromat nieciekawy. Powiedziałbym, że jakaś taka nuta albo kojarząca się z troszkę z gotowanymi warzywami, albo jakiś taki... Taką mam wrażenie. No i jest puste, ewidentnie puste. Także to na pewno na podium, nie? Trójka.
Jedyny ze skunksem. Teoretycznie z tych wszystkich piw, jakbym miał wytypować, które najdłużej stało na półce, to bym powiedział, że ten Jagiełło, dlatego że wziąłem ostatnią butelkę w Polomarkecie. A aromat jest taki dziwny. Ale goryczka, goryczka konkret. Ja napisałem średnia, ale nie, jest do wysokiej. Trochę chamska, taka ziołowo wręcz piołunowa, ale no zdecydowanie jest. Czwórka. No nic chmielu nie ma. Ani w postaci chmielu, ani w postaci tych nut skunksowych, nic. Lekko owocowe. Nie jest tragiczne. Powiedzmy, że na trzecie miejsce można by to rozważać. Piątka. No słaby, słaby aromat. Strasznie puste. Na pewno gorsze niż czwórka. Wodniste. Szóstka. No nieciekawy aromat. Nieciekawy. Coś takiego... Nie wiem, co to jest, ale nieciekawe. Puste, wodniste, aczkolwiek jakaś goryczka jest. Obstawiam, że to jest ten Hopfe. Hopfen. Z Biedronki, ale no ciekawe, czy trafiłem. Siódemka. Niska do średniej goryczka. Tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Będzie trzeba porównać z czwórką, czy które lepiej zasługuje na to trzecie miejsce. Ósemka. No aromat słaby, słaby. Czy nie słaby w sensie niewyraźny, tylko słaby w sensie nieprzyjemny. Słodowy, ale w taki nieciekawy sposób. W ogóle chmielu zero. Dość puste. A jakaś goryczka tam jest. No i dziewiątka. Oho, chyba diacetyl. Chyba diacetyl. Czyli taka nuta maślana. A tę nutę najczęściej spotkamy w czeskich piwach. Czesi wręcz jakby, no, jest to jeden z wyznaczników stylu czeskiego pilsa. Mam wrażenie, że bardzo często w ostatnich czasach, jak próbowałem Pilsner Urquell, to był z diacetylem. No, może i nie czuć. Lekko słodowe, lekko słodkawe. Nie zdziwiłbym się, jakby dziewiątka to był Pilsner. Bo goryczka ma bardzo niską. Za niską. Dobra, słuchajcie, no. Nie zdziwię się też. Znaczy, nie, zdziwię się. Jeżeli jedynka to będzie Pilsner Urquell, to się naprawdę zdziwię i odszczekam, że to jest naprawdę dobre piwo. Ta jedynka jest najlepsza. Jest chmielowy aromat, jest bardzo wyraźna goryczka. Nawet też nie wiem, czy nie czuję lekkiego diacetylu. Jedynka zdecydowanie jest najlepsza. Trójka. Trójka ma jako jedyna fajny aromat chmielowy, który może jest nieco skunksowy, ale jednak jest... Nie jest tak dobra jak jedynka, ale zdecydowane drugie miejsce.
No i teraz spośród czwórki, siódemki i ósemki wybierzmy trzecie miejsce. Ósemka nie. Ósemka jest pusta. Siódemka czy czwórka? Oba są estrowe, co jest wadą. Chyba wybieram czwórkę na trzecie miejsce. Prawie że ex aequo z siódemką. Znaczy, w sumie to oba zasługują na czwarte miejsce, a nie na trzecie. Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co my tutaj mamy. Sprawdźmy, bo... No, ciekaw jestem. Zaczynamy od sprawdzenia Urquela. Kurka, no. A jednak... No, muszę odszczekać. Jednak ta warka do 22 czerwca 2021 roku to jest naprawdę bardzo dobry pils. Brawo! No to zobaczmy tego Jagiełłę. Jagiełło 3. A? Drugie miejsce. On był najdłużej na pewno na półkach. Naświetlił się i to było czuć. Chmiele Sybilla i Marynka. Ale na pewno był najbardziej chmielowy. No dobra, została czwórka, siódemka i ósemka. Jak... Nie... Czwórka. Czwórka namysłów. Siódemka. Siódemka Trybunał Pils. I ósemka Chrolsz. Czy szóstka to był Hopfen? Oczywiście. Hopfen, nie Hopfen. Bo Hopfen to chmiel. Carlsberg dwójka. Czyli co było do okazania puste. Aczkolwiek, no niską goryczkę miał, ale no... Myślałem, że będzie gorzej, powiem szczerze. Perła dziewiątka. Perełka najlepsza, niestety słabo. Słabo. No i słodowy, pusty, dosyć wysokie wysycenie, średnio niska goryczka to Edelmeister. No słuchajcie. Odszczekuję. Odszczekuję rzeczywiście Pilsner Urquell, naprawdę porządny pils, bez diacetylu, a jeśli ten diacetyl jest, bo potem już zacząłem wątpić, może troszkę jest, ale takiego, który dodaje mu charakteru, tak, jest diacetyl, nie no, bardzo dobre jest. O, czuć teraz diacetyl mocno. Na pewno ważne jest to, że on jest stosunkowo świeży. Podejrzewam, że jest z czerwca tego roku, a może mniej dadzą. Wyciągałem go z świeżo otwartego kartonu, którego jeszcze nie było tam wyciągane. W sumie się cieszę, tak? To znaczy... Bardziej by mnie bolało, jakby Carlsberg wygrał, nie? Co prawda moje po cichu liczyłem na Jagiełłę albo na Trybunała. Ale w sumie no... Mimo moich uprzedzeń do Pilsnera Urquella muszę przyznać, że z tego grona wypadł najlepiej. Od razu był najlepszy. I cóż, zasłużone pierwsze miejsce. Jagiełło naprawdę, nie powiem, że zaskoczenie, bo oczekiwałem tego, że będzie dobrze. Jest naprawdę dobrze. W ogóle muszę powiedzieć, że praktycznie nie było piw, które się nie nadają do wypicia. Oczywiście tu, o dziwo tu, dosyć
niska goryczka. Myślę, że więcej się spodziewałem po Hrolszu, chociaż nie wiem dlaczego, bo on już kiedyś był i też słabo wypadł. Zgodnie z oczekiwaniami Hopfe. No, znaczy Hopfe, jak nie ma konkurencji, nie ma porównania, to się wydaje, że nie jest taki zły. No a jak ma porównanie, no to jednak się okazuje, że... nawet ten nie wypadł jakoś tak strasznie tragicznie. Znaczy nie ma jakichś wielkich wad. No ale zdecydowanym zwycięzcą jest Pilsner Urquell. Zakupiony, co może być dla wielu fanów teorii spiskowych, zakupiony w Biedronce. Też dlatego, że tam jest, mam wrażenie, największa rotacja piw. I jeżeli tamtego Pilsnera kupicie, to macie dużą szansę, że on tam nie stoi na półce miesiącami. A mam wrażenie, że w innych sklepach może być różnie. Znaczy oczywiście mówimy o sklepach no, tradycyjnych. Trochę jestem zaskoczony. Tak, trochę jestem zaskoczony. Więcej stawiałem na, prawda, tutaj Trybunała, czy na, przepraszam, czy na Jagiełłę. Jagiełło swoje, prawda, pokładane w nim nadzieje spełnił. Spełnił, tak. Być może, że jakby był świeży, może by powalczył, może by wygrał. Tak naprawdę jego miało nie być w tym teście, ale w sumie dobrze, że jest. No, dobre drugie miejsce. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Cóż, to by było wszystko w tym odcinku. Zastanawiałem się, czy namysłów brać do testu z racji, prawda, zostawcie Cieszyn, ale stwierdziłem, że test to test, tak? No i w sumie wypadło w miarę nieźle. W miarę nieźle, takie trzecie, czwarte miejsce. Natomiast no, zdecydowanym zwycięzcą jest Pilsner Urquell. Ikona czeskiego pilsa. Jednak. I przyznaję, jednak ma goryczkę. A szkalowałem go przez ostatnie kilkanaście, może kilka lat, że nie ma goryczki. Ale jednak ma. Przyznaję. Na tę chwilę w zielonych butelkach z napisem Pils lub Pilsner najlepszy w teście z października 2020 roku Pilsner Urquell, zasłużone zwycięstwo. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.